samym miejscu, jakim jest sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej. Tak w waszych domach jest, tak? Nie. Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, posłuchajcie. I są harcerze z drużyny Ptaki Ptaką, są z grupy Strzelec, młodzież jest, jest piękna zastępczyni szefa sztabu i bardzo sympatyczny szef sztabu. Jest Piotrek ze Śniadowa, który czuł ręce, pierwszy nie trzyma. Jest Adam Świątkowski, posłuchajcie. Były harcerz naszej drużyny, który nas wspomaga i fotografuje. Mam nadzieję, że za chwilę uwierzy, jak się całujemy. I jest ciało Chrystusa, odwieczny symbol wiary, odwieczny symbol Bożego Narodzenia, które jest już za kilka dni, ale my mamy okazję dzisiaj to. I mamy światełko betlejemskie z Groty Narodzenia Pańskiego, prawda? Dzisiaj harcerki, harcerze odebrali je ze Starego Rynku. I teraz rozjaśnił on nam umysły, że nawet ktoś bąka puścił. No więc posłuchajcie, wesołych, szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia dla was, waszych rodziców, waszych bliskich, koleżanek, dla wszystkich spotkanych ludzi na drodze, których będziecie mijać. Pamiętajcie, uśmiechnijcie się i krzyknijcie wesołych świąt. Pamiętajcie. Spory. Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich. Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski. Niebo, ziemi, niebu, ziemia, wszyscy, wszystkim ślą życzenia. Trzeba ptakom, ptaki, drzewom. Do Jezusa i Panienki powitajmy malonkiego i Matkę Matkiego. Powitajmy malonkiego. A dam, żeby widać było te napisy, ej! I Maryję Matkiego. Tak nam dalej się chyba. Witaj Jezu ukochany, Chrystus sieroci nas o swobodzi. Anioły grają, króle witaj. Anioły śpiewają, anioły czuja, czuja, ogłaszają. Super. Ej, Paweł, gdzie to na stronie umieści? A wcześniej było Betlejemskie Światełko Pokoju. Coroczne Betlejemskie Światełko Pokoju, czyli uroczystości przekazywania betlejemskiego światła mieszkańcom Łomży. Widzę, że wśród nas są dzieci, które zostały wyróżnione albo dostaną nagrodę w konkursie plastycznym Zaczarowane Święta po Kurpiowsku. Ten wóz strażacki na górę zaraz na choinkę zawiesi część waszych prac, także będziecie mogli zobaczyć swoje prace. Wśród nas widzę pana prezydenta i mam nadzieję, że pan odpali nam zaraz ognisko. I tak wypatrujemy, gdzie to światełko jest. Jeszcze nie widać, więc jeszcze pewnie chwilę pośpiewamy. No chyba tak. Przygotowałem, uśpiewałem,
naszej uroczystości jest to, że odpalają nasze ognisko od betlejemskiego światła pokoju przedstawiciele władz miasta, władz starostwa i władz kościelnych. Tak jak na ognisko harcerskie przystało, zaśpiewamy piosenkę Płonie ognisko. Płonie ognisko i szum oknieje, róży nowy jest wśród nas. Opowiada starodawne dzieje, bohaterski strzeża czas. O rycerstwie z podkresowych stanic, o obrońcach naszych polskich granic, a ponad nami wiatr szumny wieje i dębowy huczy las. O rycerstwie spod kresowych stanic, o obrońcach naszych polskich granic, a ponad nami wiatr szumny wieje i dębowy huczy las. Paweł tutaj? Paweł. Bo tu kościoła, jak on podpala światełko.